Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy pomeczową konferencję prasową. Witam trenerów obu zespołów, trenera gości pana Ryszarda Kuźmę, a gospodarzy pana Dariusza Banasika. Witam przedstawicieli mediów i wszystkich obecnych. I tradycyjnie najpierw pytanie do trenera gości. Jak ocenia dzisiejsze wydarzenia na boisku? Bardzo proszę. Muszę zacząć od gratulacji dla trenera i dla drużyny Znicza, dla piłkarzy za zwycięstwo. Oczywiście wszystko jesteśmy w innych całkowicie w tym momencie miejscu, czy w innych nastrojach, co odmiennych niż gospodarze. Jedyne chyba pocieszenie to jest to, że był to pierwszy mecz i mamy troszeczkę czasu na to, żeby zweryfikować pewne nasze jakby spojrzenie na grę w drugiej lidze. Wstawiliśmy się z taką właśnie trudną rzeczywistością, bo no to myślę, że dzisiaj zostaliśmy jakby pokonani tym, co chcieliśmy pokonać Znicz, taką agresywnym odbiorem piłki i tworzeniem sytuacji, a tutaj się okazało, że to my zostaliśmy tak właśnie zdemolowani i to bardzo szybko. Jakieś tam nasze próby, chęci, no, albo tutaj brakowało skuteczności, bo można powiedzieć, że tych parę okazji mieliśmy jeszcze i można było doprowadzić do bardziej nerwowej końcówki. Ale mówię, ciągle w każdym jednym momencie zderzaliśmy się z tą twardą rzeczywistością, jaka panuje w drugiej lidze. Na dodatek jeszcze tutaj no, kończyliśmy mecz w 9, gdzie no, moim zdaniem, gdybym tutaj miał oceniać, nie zamierzam oceniać arbitra, ale oceniać jakby zaangażowanie obydwu zespołów, no to myślę, że to większe zaangażowanie, większa agresywność była w zespole gospodarzy, a my zdekompletowani. Także to są twarde realia tej ligi i niestety musimy zejść na ziemię i się albo przystosować do pewnych rzeczy, albo po prostu ryzykować dalej, bo kolejne spotkania na pewno nie będą łatwiejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę trenera. Dziękuję Państwu za gratulacje. Teraz powiem, jak z mojej perspektywy ten mecz wyglądał. Oczywiście no, obawialiśmy się tego meczu, ponieważ no, wszyscy wiedzą, że w tygodniu graliśmy dla nas też ważny mecz w Pucharze Polski, gdzie no, niestety dosyć pokaźnie przegraliśmy z bardzo dobrą drużyną i zastanawiałem się, jak tutaj zmotywować zawodników, zmobilizować, jaką taktykę ustalić przede wszystkim. No, to było dużo takich pytań. Do końca się wahałem, ale wydaje mi się, że się bardzo dobrze sprawdziło to, co sobie zakładaliśmy. Zaczęliśmy spokojnie, natomiast spokojnie do momentu odbioru piłki, w momencie, kiedy odbieraliśmy piłki, wchodziliśmy z bardzo szybkimi atakami i praktycznie, nie wiem, nie pamiętam w której minucie, ale trzy akcje, tam 30 minuta i było praktycznie, można powiedzieć, po meczu. No też się cieszę z tego, że dzisiaj nie graliśmy w swoim optymalnym ustawieniu, trzeba dodać, bo problem mieliśmy, bo Maciek Górski nie grał za kartki, a to jest nasz kluczowy zawodnik. Też zastanawiałem się, jak się zespół z tego wywiąże, jak zrealizuje bez tej typowej dziewiątki założenia, ale tutaj Karol Gudniewski naprawił dzisiaj też fenomenalne spotkanie, zagrał. Daniel Nawrocki, który grał 45 minut, dwie bramki zdobył. Co więcej oczekiwać, bardzo dobrze i ta pierwsza połowa. No szkoda tylko, że tą bramkę straciliśmy, ale też wiemy, że zawodnik, który ją zdobył, to jest bardzo dobry, doświadczony zawodnik, grający kiedyś w Ekstraklasie, no i tu się nie ostrzegliśmy błędu. Natomiast no co do drugiej połowy, i przeciwnik miał, i my mieliśmy parę sytuacji, gdzie mogliśmy też wynik podwyższyć. Ja się cieszę, że nie daliśmy sobie wydrzeć tego
zwycięstwa. Natomiast no, troszeczkę mnie tutaj końcówka rozczarowała, bo ten mecz w końcówce zrobił się brzydki, brutalny. Nie będę mówił z której to strony, natomiast no, czerwone, żółte kartki, no nie o to chodzi w piłce, tylko ja zawsze będę dążył do tego, żeby skupić się na grze, w piłkę, nie na sędziowaniu i nie na faulowaniu. Wydaje mi się, że też dzisiaj odprawię to mówiłem zawodnikom, że tym się charakteryzuje trzecia liga i trzeba te emocje umieć wytrzymać. No, cieszę się, że moi zawodnicy mądrze do tego podeszli i to wytrzymali. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Bardzo proszę. Panie trenerze, po pierwszej połowie nie wrócił na boisko Nawrocki. Coś się poważnego stało? No to się okaże, natomiast Daniel na treningu przedmeczowym został uderzony w żebro. To żebro się chyba odezwało, czyli coś tam go bolało, nie chcieliśmy ryzykować, bo wynik był jaki był. Swoje zrobił dwie bramki i wszedł za niego Adam Chrzanowski, który wiemy, że to jest zawodnik, który debiutował bardzo młody. Myślę, że też się wywiązał ze swoich zadań, także może dobrze, bo to przyspieszyło też po prostu jakby decyzję moją, żeby tutaj postawić na bardzo młodego i utalentowanego chłopaka. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Jeżeli nie, dziękuję trenerom, dziękuję Państwu za uwagę.